Niedziela. Uwielbiam takie niedziele. Autostrada A9, Foist, przed samą A6. A tam motocyklista chyba zmoknie. Przed samym zjazdem na A6, z racji, że wyczytałem, że tu jest fajna miejscówka w lesie. Dzisiaj jest taki dzień, powiem wam szczerze, średnio wesoły i w ogóle średni. Ale chyba się przejdę. Buty mam, co prawda troszkę dziurawe te moje zimówki. Co już kiedyś mówiłem, że muszę sobie kupić na jesień nowe buty. Krem jeszcze na mordzie. Masakra. 12 jest i chyba się zawinę i pójdę trochę zmoknąć. Dobra, idę poradka. Zaraz się rozpada. I do drugiej. Po 21 wyruszam, także czas najwyższy. No, myję gary, już widzę po obiedzie, także spoko. Radził jeszcze zęby musi umyć. Fajny plecak, muszę sobie kupić taki plecak. Wycieczkowy. Tam będzie wyjście przy wyjeździe. Już go widać powoli. Idziemy w ten las. Tamtędy kiedyś szedłem do sklepu tutaj. Zaczynam kojarzyć. A to trzeba po prostu tutaj wejść na ścieżkę. I wycieczka. Taka para nad wodą się unosi. Trochę kropi, ale to tylko na wodzie widać, że kropi. Tutaj pod drzewami to myślę, że nie bardzo zmokniemy. A nawet gdyby to trudno. Trochę mocniej zaczyna kropić, wręcz padać. Radek mówi, że czuje ryby tutaj. No nagrywam. Wszystko jest nagrywane. Teraz jest kwestia taka. Gdzie to idziemy? Bo tutaj, chyba że idziemy tutaj tym. Kanal Brücke, Brücke Kanal. Co tu jest napisane? Ktoś niemiecki, to można sobie przeczytać coś tam. Jak kogoś interesuje, tu jakieś ptaki. Czekaj, bo tu są jakieś ścieżki oznakowane, to kupnę. Neumarkt. Pfeifferhütte. Ale tędy chyba jest zakaz iścia. Czy jest narysowana? Nie, jest tu ścieżka oznaczona. Jest tu oznakowana ścieżka niebieska, ale jest, słupek 2-4. To jest ścieżka oznakowana, czy tu jest po prostu zakaz iścia? Tu chyba się nigdzie nie wyjdzie, nie? Widzisz to? Patrz, co tu jest most, a tu jest woda. A, chłopie. Nie bluzgaj, będę musiał dużo wycinać. Tu jest, dobra. No to jest jakiś kanał taki po prostu. No tam jakaś rzeczka, my chyba tam musimy zejść, bo tu... Tam nie pójdziemy nigdzie. Musimy się wrócić i tam iść w tamtą stronę gdzieś, bo tędy raczej nigdzie nie dojdziemy, bo to jest po prostu taka tama, taki kanał góro. Dziwne te rzeczy. Nawet dopisać, chłopie, jaki kanał? Nic nie czaisz. Mówię co widzę i co myślę. Gdzie jest? To nie idziemy tam? Nie, bo tam nie ma przejścia, Radek. Tam są krzaki, widzisz, zarośnięte, tam nie ma żadnej ścieżki, musimy zejść tutaj i iść na dół, no i zobacz, ale to ci mówię. Tu jesteśmy. Standorf. Ty, no ale to jest ten... ten mostek. Tam się niby idzie? Nie wydaje mi się. Idziemy przez jakąś knajpę, nie wiem co tu jest, tam musimy jakoś się przedostać na drugą stronę. W sensie musimy wyjść gdzieś. Tam jest droga przez las. Tam idziemy właśnie. Dla zmęczonych podróżnych można sobie coś tu zjeść pewnie. Zabawowo, naprawdę. Nie chcę, co ty? Ja wypiłem kawę. Musimy wracać, można coś wypić. Fajne miejsce. I wyszliśmy do lasu. Wreszcie. Tędy? Czekaj, zobaczymy. No tędy. To jest tak narysowane, że tu w ogóle nic nie widać. 2 km, 34 minuty. Nie wiem.
Dobra, idziemy. Źródełko. Myślę, że czysta ta woda jest. No na pewno. Mogłem bańkę wziąć, sobie nabrał wody. Jest tam co? Radził jak traper. No i dobra? Możliwe, że czysta, bo tu wali ze skałki. Jak wrócę, to jest okej. Jest obszar, że nie wrócisz? Żeby nie dostał jakiejś bakterii. Ty, a w Rzeszowie coś tam jakaś faza jest, jakieś bakterio, nie? Nie. Powiem szczerze, że dopiero zeszliśmy, wyszliśmy w zasadzie na ten spacer, a już mi się tu podoba. Żeby się tylko nie poślizgnąć, nie wyrżnąć orła, to będzie wszystko git. Amazonka, no. Normalnie jak ten, jak David Anders, Amazonka, pieszo, czy tam rowerem, czy wpław. Spoko, bardzo fajna pogoda jest. No, szczypa to drzewo, ty. Widziałeś to? Podziwiasz? Ej, spoko miejscówka. Parking przy A9. Zaraz za Norymbergio, pierwszy, jak się minie szóstkę. Z dwóch stron można tu przyjść, także nie ma wytłumaczenia, że z której strony się nie da. Wstępnie, z tego co mówi Google Maps, jak jeszcze był zasięg. Nie, masz zasięg? Nie wiem, zazwyczaj w takich lasach ciężko jest z zasięgiem, ale możliwe, że tu jest. Z tego co mówi Google, to w obie strony, w to i z powrotem 12 km, czyli taki fajny, fajny spacerek. Na pewno kroki się dobije, nie Radziu? Te 10 koła na bank. Zobaczyć, czy tu nie ma jakichś niedźwiedzi czasem. Coś takiego, żeby tu nie wyrnąć. Dobry motyw, nie? No. Nagrywam to? I tu można chyba wejść. Można się tu skitrać przed deszczem. W razie W. Ale fala. I tutaj mi się wydaje, że to co idziemy, to tu była woda kiedyś. No zobacz, to jest chłopie powyżłabiane, te skały. Wydaje mi się, że tu jest stare dno, jakieś koryto rzeki czy coś takiego. Może ta rzeka, co tu płynie, była większa kiedyś. Oczywiście może to tu płynął. U Niemca? Wątpię. Ale no, może coś w tym być. No zobacz, to jest wyryte. Trzeba uważać, żeby nie gwiznąć orła. No jest trochę błota. Trzeba schylić troszkę. Co? No. Dwa kilometry, 300 metrów za nami. Jest okej. Kurde. Uważaj, by tam błoto. Radek śpiewa tu, z piosenki. Dobrze to wygląda. Podoba mi się.
Tam jest jakaś jama. Idziemy tam na górę. Zobaczyć. Ty nie idziesz? Idę zobaczyć, co tu jest. Może mi jakieś dziki? Dziki raczej nie, ale jakieś wilki czy coś? Chociaż nie wiem. Jak stąd zejdę, powiedz mi, chłopie. Bo wyjść to jest jedno. A zejść po śliskim jeszcze takim, to jest całkiem inny temat. Tam jest jakaś dróżka, to najwyżej pójdę tamten. Jest opakowanie po żelkach. Jest opakowanie po żelkach, ktoś tu był. No. Brudasy. Dobra. Idę Radziu tędy. Z powrotem. Idę tędy, bo tam jest... Może być ślisko. Jest na pewno ślisko. A i tutaj też na pewno jest ślisko, ale... Nie ma tak stromo, takiego stromego zejścia. Bo uważaj, żeby się... Nie wyglebić i... Nie było syreny i płaczu, bo spodnie do prania. O, jakaś babka przyszła. To jest kraina. To są lasy Hogwartu. Ewidentnie. A jest koło Opola jakiś zamek, co normalnie jak z tego, z Harry'ego Pottera. Taki duży, no. Nie pamiętam, jak się nazywa. Dajcie znać w komentarzach, jak ktoś czai ten zamek. Albo znajdę, to po prostu napiszę. Fajnie to wygląda, mordo. Nieźle tu jest. O kurde. Za to nie muszę stąd przejść. Nie no. Tu jest przejście. Się trzeba było troszkę schylić, bo jest nisko. Tam są schody. Tam trzeba się dostać. Radek! Chyba nawet tam prowadzi ta cała ścieżka, bo tam jest jakiś zakaz, widzę. O, tu jest jakiś zakaz wstawiony. Tutaj nas przeprowadziło, tak czy siak, na drugą stronę. Uwaga, orły. Tu po schodach do góry. No dobra, idźmy po schodach może. Iść ja? Liczysz te schody? Nie liczysz, nie? Wyszliśmy na górę. Zobaczymy, co będzie na górze. Na górze róże, na dole las. Wracać do domu najwyższy czas. Tam idziemy chyba, nie? Radek poszedł zobaczyć, czy są grzyby. W las. Ja mam tutaj... Czas. Blisko to jest autostrady, przebija się autostrada, tutaj słychać ją. Nie ma takiej ciszy typowo jak w lesie. Wydaje mi się, że jak pójdziemy kawałek dalej, to będzie ciszej, mi się wydaje. Oho. Tu jest ten, tu jest jakiś betreten verboten, nie wiem, o co chodzi. Ty, tam jest jakaś ta. Z drugiej strony to wygląda jakby jakieś bunkry. No, rzeczywiście. Może być? Tam jest... Ale za to wszystko jest jakby wykasane, nie? No. Ej, na bank tam jest bunkier. Był przynajmniej. No, no. Może się jeszcze kiedyś przyda. Tam jest niby zakaz. Jest wysoko. No by się stąd spierdzielić. Co?
No i zobacz, co tam jest. Radziu idzie tam do dziury. Idę tam do Radka zobaczyć, co tam jest. Można było czołówkę wziąć, nie? Tu góro. Mam nadzieję, że to nie zawali na naszą głowę. To. Weź na poświecenie lampkę. To jakieś czary. Nie, tu jest ławeczka. Na bank to był bunkier kiedyś, czy coś takiego. Mi się wydaje, że młodzież tutejsza. O Jezu. Zapłaciłem plecakiem. Młodzież tutejsza, wydaje mi się, że ma fajną miejscówkę na posiadówki tutaj. Tam jest normalnie droga po tamtej stronie. Myśmy tam szli przez chwilę. I przeszliśmy na drugą stronę tym mostkiem. No ale tam jest jakiś niby wodospadzik, jakiś słychać. Może będzie tam zejście. Idziemy, nie będziemy się wracać już teraz. Ale wydaje mi się, że daliśmy troszkę ciała. Można było pójść tam pod górę i obejść ten zakaz. Tam wiecie, co ten zakaz był przechodzenia. Można było to obejść i iść tamtą stroną. A nie, nie dalibyśmy rady. Tam jest budowa, Radek. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam są schody brązowe, nowe. A na górze jest jakiś dźwig czy coś takiego. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest tam po drugiej stronie i tam jest budowa. I dlatego jest zamknięte przejście tamtą stroną. Także daliśmy ciała, ale to niezależne od nas. Spoko, spoko loko. Idziemy dalej. Las to jest las. Teraz będzie bardziej widać to. To całą budowę i jest w ogóle jakaś firma, zobacz. Jest jakaś firma, dźwig, w ogóle nie wiem. Może tam dom mi by przeszedł, chociaż no nie wiem. No tam jest budowa pewnie, dlatego jest zamknięte w razie, jakby się coś miało usunąć. Żeby się nikomu... Stacja siódma. Nie wiem, co ten obrazek ma sugerować, ale chyba trzeba się pozginać trochę, porozciągać. Chociaż wygląda dwuznacznie. 7, tak? Jeszcze 7 kilometrów. 3 kilometry za nami przeszło. 3 kilometry i... 3 kilometry i 200 metrów. Także jeszcze myślę, że minimum 7. Tak bym bardzo chciał, żeby chociaż dyszkę cyknąć dzisiaj. Zeszliśmy z tego traktu na ścieżkę i jest szansa, że będziemy się opuszczać niżej, po prostu na niższe piętra tego wąwozu. Byłoby fajnie, jakby się udało zejść tam do tej rzeczki. Jakiś domek jest, nie wiem, jakiś motel czy coś. O, tu jest idealna miejscówka, żeby się napić wody. I to było tam słychać w oddali. Nie wodospad, tylko tama. Ciekawe, czy tam gdzieś zejdziemy, czy raczej ciężko. Na razie pauza. Przerwa na łyczka wody. I idziemy dalej. Tam normalnie są domy. Fajnie ludzie mają mieszkanie tutaj. Przyjemnie. W ogóle przyjemna miejscówka. Udało się przejść na drugą stronę. Zeszliśmy. Tam do góry to jest do tej miejscowości, Radziu. To tam nie idziemy. Tam pójdziemy sobie. W tamtą stronę. Idziemy kierunek Schwarzenbrück. Pokazuje znak, że jest jakiś kilometr 600 teoretycznie. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. I potem trzeba przejść znowu na drugą stronę i tamtędy wrócić. Schwarzenbrück, tu jesteśmy.
tylko są, jest dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że dobrze się idzie, a zła jest taka, że tu się kończy jakby szlak wycieczkowy. I nie wiem co dalej. Już się wracać? 4 700 metrów. Co tu jest? No tak, tu już się zaczyna wioska. Czy tam to miasteczko Schwarzenbrück? Tam jest last. Last. Las tam jest. Chyba, że idziemy tam i pójdziemy do góry. Tam, co jest ta niewydeptana taka, nie? Boże. Zróbmy to. Tutaj podejrzewam, że jakbyśmy zeszli tam na dół, to wrócimy na drogę, którą żeśmy tu szli. To bez sensu jeszcze. Jeszcze za krótki dystans na takie powroty. I teraz moglibyśmy iść w prawo i potem w lewo i iść jeszcze głębiej w las, ale zanim to zrobimy, to pójdziemy w lewo, bo tu jest jakiś zamek z tego, co widziałem. I może udałoby się zobaczyć ten zamek, czy coś. Schloss Buren się nazywa. Nie wiem, czy to jest nazwa własna zamku, czy to jest nazwa miejscowości. Także idziemy tam. Jeszcze zostało do tego miejsca 700 metrów, a później od tamtej strony, od samego tego zamku, spróbujemy ukąsić jeszcze w las, bo tam jeszcze jest trochę tej ścieżki do iścia. Schloss Buren. Tu? Tak, tutaj. No. Teoretycznie tutaj. Aha, KTM jedzie. Co to jest? 300? To nie, małe. KTM ma 150? Pozycji 5 chyba, nie? Jakiś KTM. Może tak chodzi to tylko. To jest jakiś mały. A? No widzisz. No ale jedzie się. Dobra, jesteśmy przy tym zamku, moi drodzy. Tylko, że jest jakiś hotel chyba przy nim zrobiony. To nie jest raczej atrakcja turystyczna, tylko może kiedyś była, nawet nie tylko atrakcja, tylko ktoś tu pewnie mieszkał, ale teraz chyba jest jakiś hotel, może jakaś, chyba dom starców tu jest, tak szczerze powiedziawszy. Kreisverband, tak, chyba tu widzę jakaś babcia, jakiś szpital albo coś takiego tu jest. Dobra. Nie będziemy tutaj ludziom chodzić, to idziemy w nasz las i już. Ale chyba dom starców. Albo jakiś szpital, albo hospicjum. W każdym razie coś ze zdrowiem związane. O, a może tędy pójdziemy, Radziu? Czekajcie, tu jest jakaś ścieżka, idźmy tędy. Piesia pani uciekł. Chodź, bo może się stresuje, bo nie może kobity dogonić. Leci. Halo? Leć do pańci, nie bój się. Nie bój się, o matko, jak się boi. Aż bida zapiszczała. I odeszliśmy od rzeki. Idziemy tutaj taką ścieżką. Przez las, można powiedzieć. Drogą, nie ścieżką. To droga jest normalnie. Także... jest ok. 6 km, 600 metrów. Dobijemy do siódemki, będziemy się zastanawiać, czy wracać, czy nie. No już będziemy wracać. Idziemy teraz, też tam coś widziałem właśnie na Google, że coś tam jest. Po prostu las, jakaś tam miejscówka, punkt krytyczny, że tak powiem, punktka. I tam do tego punktu dojdziemy i stamtąd się będziemy zawracać w stronę parkingu, żeby wracać, nie? Godzina jest za 15:15. Powrót będzie gdzieś na 6:00. No, 18:30 powrót, tak myślę. Trzeba będzie coś zjeść. Zrobić kawkę i się szykować powoli do pracy. 21 ogień, niedziela. Dobra, dotarliśmy, tu jest jakiś parking. Tam stoją samochody, o tam. Teraz jest kwestia, gdzie idziemy. Chyba idziemy już tam. Bo teoretycznie tam jest
powrót w stronę do aut. Radek tutaj jeszcze się modli. Już gotowy jesteś? To idziemy. Doszliśmy do konsensusu tej wycieczki. Jednak radka GPS w telefonie jest troszkę lepszejszy niż mój. Mój trochę świruje pawiana. To znaczy pokazywał tam, że szliśmy, o tam gdzie ten samochód jedzie. Pokazywał, żeby tam iść. Ale faktycznie konsultacja, a potem chwilę spaceru i jednak nie tam. Zrobilibyśmy sobie kółeczko. Tak sobie przejdziemy krótszą drogą i może lasem. Zobaczymy. No i dobra. To jest ten kanał, od którego zaczynaliśmy naszą wędrówkę. Chodźmy może drugą stroną. To jest właśnie ten kanał, od którego zaczęliśmy dzisiaj. Musimy iść w tamtą stronę, żeby wrócić do parkingu. Tak, Radziu? Tak jest. Hotel Bellman. No a już idziemy cały czas prosto, moi drodzy. Ta droga nas doprowadzi do miejsca, w którym wchodziliśmy. Tutaj do tego całego lasu, parku, jak to nazwać, jakoś tak chyba. Las, park, co to jest. Fajna miejscówka w każdym razie. I o dziwo nie zmokliśmy, a pogoda widzicie jaka jest. Taka sama jak nastrój dzisiejszego dnia. No założenie takie właśnie było i się udało. Póki co nie zmoknąć. Oj, wracamy na jakiś obiad, który jest godzina, już wam mówię, 16:15, 8 km za nami. Być może. Ej, w ogóle na tej rzece są takie jak tamy, jak coś, tak piętrowała się rzeka, nie? Widzicie, tu jest wyżej, tu jest już niżej. Nie wiem, jestem może niedokształcony, niedouczony w tym temacie, nie wiem po co to jest. Zobacz, a na jakiej zasadzie? Tam sobie wpływasz. Tu się zamyka tama, stamtąd woda napiernicza i cię automatycznie podnosi do góry i możesz sobie płynąć dalej, tylko że to płyniesz z prądem się tam wtedy płynie, znaczy pod prąd, bo prąd w tą stronę idzie z prądem, a wtedy pod prąd, ale właśnie ubieramy, Radek tutaj ma przeciwdeszczówkę. No, oczywiście, że tak. To jest motorowa kurtka? Nie, normalna. Jaka? Motorowa? Nie. Radziu się ubiera. Ja na razie stwierdziłem, że jeszcze nie będę się ubierał, ale za chwilę chyba to zrobię. Zasuń sobie plecak, bo masz odsunięty plecak, ziomuś. No ja jeszcze nie panikuję. No mam bluzę zresztą, to ta bluza też mi nasiąknie, ale jak się ochłodzi, a zaraz się na pewno bardziej ochłodzi, to się ubiorę. Dobra, bo nie możemy znaleźć tutaj konsensusu, co to jest albo co to mogło być. Więc mogło być właśnie tak jak mówiłem, tylko ja mówiłem, że teraz to do tego służy, a mogło być tak, że kiedyś po prostu tu się wpływało jakimś statkiem czy coś, tu się zamykało, tam się woda piętrzyła, podnosiło do góry i płynęło. Bo tu jest kilka, widzisz, tu jest kilka takich prowadnic, to na różne chyba te służyło, no nie wiem, ciężko stwierdzić, nie jestem, jak to się mówi, ten od wody, hydrogeologiem ani niczym takim, żeby wiedzieć co to jest, do czego to służy, a w szkole widocznie spałem, jak była mowa o czymś takim. Idziemy, bo coraz bardziej pada. Radek, filmowiec, mówię, nie musisz się tak odsuwać daleko. Nie dosłyszał. Ale spoko, mówię, przynajmniej mnie będzie widać może przez chwilę na tym filmiku. Idziemy, bo jest kurde, raz, że chłodno, a dwa, że już to przestają być żarty. Wykrakałem, tak, Radziu? Ten deszcz? Wykrakałem, no. Owszem, trochę pada, ale chyba nie ma jakoś strasznie szału, Radek. No, troszkę zmokniemy. To nic. Szliśmy pod drzewa. Nie ma burzy, więc bezstresowo na razie. Powiem wam, że leje dosyć mocno. Tutaj widać po tej rzece, że nie przestanie za szybko. Się robią, bańki się robią na rzece. Banieczki. Cóż, będzie
będzie miało co schnąć w kabinie i tak jak mówiłem, będzie na pewno rześkie powietrze w samochodach. Nie, Radziu? Radziu ma fajnie, bo ma przeciwdeszczówkę. Ja mam zwykłą bluzę. Ale to nic. Takie zmoknięcie to myślę, że nic mi nie będzie. Oby. Oho. Pięknie jest. Ej, powiem wam, że mocno gruby ten deszcz. Jeszcze nie grat, ale widać go. I chyba czuć mi... chyba na głowie trochę ten deszcz. Trochę zmokniemy jednak. Chyba buty mi zmokły. Chyba mi też, no. O dziwo ten prawy, co mówiłem, że dziurawy i mi zmoknie, to jest sucho, a w lewym jest woda. Trochę. Fajnie. Taki adventure, nie? Nie, adventure to jest przygoda, tak? Adventure. No, taka przygoda. Przy niedzieli. Wyjaśniło się, co to jest, do czego to służyło, z którego to jest roku wybudowane, w którym roku to jest. Nie wiadomo, no ale widać, co tu było robione. Po prostu, jak się nazywają ci, co drzewo spławiają rzekami? Flisacy! Dokładnie, to było to. Flisacy. Wyjaśniło się. Nie jakieś że jakieś atrakcje turystyczne. To musiało do czegoś służyć. Flisacy, tu jest zamknięta tama. Przestało padać o dziwo troszkę. Także nie napadało za długo, ale nasiąknęliśmy zdrowo. Jesteśmy na tej tamie, o której na początku mówiłem, że nie przejdziemy. I że poszliśmy, no i poszliśmy przez tą knajpę tamtędy, tamtym placem. Ale jak widać, tu jest normalne przejście. I można sobie iść. Ale to kto wiedział? Tutaj było, z tamtej strony widać, jakby tu było mocno zarośnięte. No ale nie jest zarośnięte. Więc już jesteśmy niedaleko. Jeszcze z kilometr. Mamy zrobione 11 prawie, 10,5, ale 11 będzie, także bardzo fajnie. Macie, tutaj jest właśnie, to jest właśnie to miejsce, gdzie zaczynaliśmy praktycznie spacer, tylko poszliśmy sobie o tam, przez tą knajpę. No, już się zrobiło głośno, to znaczy, że co? Że autostrada. Tu jest przejście pod autostradą na ten parking z drugiej strony autostrady A9. Tu jest chyba nawet kilometr 385. To albo oznaczenie kilometra, albo oznaczenie przejazdu autostrady. Nie widać stąd, który to jest kilometr. Ale zaraz, jak miniecie szóstkę od strony Berlina, jak się jedzie i się minie szóstkę, to jest ten parking, albo jak się jedzie w stronę od Monachium, Ingolstadt w stronę Berlina, to przed samą szóstką jest ten parking właśnie. I można sobie tutaj fajnie wyjść, pochodzić, jak widzieliście. Prężyć czy wyluzować, czy tam pomyśleć, pokminić o czym kto tam potrzebuje. Warto, nie? Warto się ruszać, a nie siedzieć w budzie cały dzień. A widzicie, pogoda też niesprzyjająca, ale to się nic nie dzieje. Także dobra, my się idziemy tutaj rozejść do swoich kabin, obiad i startujemy. Radek 21:30, a ja chyba też 21:30 sobie wystartuję. Tak to będzie wyglądać. Jeszcze zapomniałem, takie są dane tej wycieczki. 11 km, 300 metrów, czas trwania 2 godziny 41 minut kroków.
Za każdym razem nie wiem, czego muszę patrzeć. 16,5 tysiąca. Spoko. Dzięki, trzymajcie się w takim razie. Pozdrawiamy. Nie, Radziu, pozdrawiamy. Do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie, cześć.